I witajcie, jestem Heavy, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Ryzen 3 Władcy Tytanów. I jak widzicie, znajduję się tutaj przy tej kopalni, bo będziemy szli w tę stronę, do góry. I tak, jeszcze jedna rzecz taka ważna. Otóż wyczyściłem tutaj ten teren, tak fajnie tu sobie poszedłem. I tu przez przypadek wykonałem jedno zadanie związane z myśliwym. A co prawda zorientowałem się dopiero jak zabiłem te stworki. Nie było to jakieś to skomplikowane zadanie, to zabić trzech smoczych zębaczy. A nie zorientowałem się, ponieważ... No, wiecie, rzuca się na ciebie trzech smoczych zębaczy, a ty będziesz myślał, o, zadanie. Nie, po prostu, wiecie. No trudno się, jakoś to się przeżyje. Ogólnie też kupiłem sobie kolejne dwa pakiety amunicji oraz sprzedałem trochę rzeczy i no jest tego, trochę tej kasy. Generalnie też punktów chwały jest sporo, ale do tam pełnej jakiejś tam radości. Zrobimy jeszcze tego wielkiego szczura. O. Zawsze to wiecie, jakiś exp jest. Tą ogon lata. W ogóle sobie dałem bronię na pasek szybkiego wyboru, właśnie, że na wypadek tych całych, jakieś nazywają, golemów. Bo wiecie. A co wiecie? Nic nie wiecie. Znaczy, w sensie o tym, żeby nie marnować tyle czasu na wybór broni, znaczy na wchodzenie na ekwipunek i tak dalej. No ale. I wyłączyłem się też z kurowania. Także nie ma problemu żadnego. Okej. Okay. Jezu, wystraszyłem się, że coś za mną stoi. Okej, okay, tu mamy te magiczne kryształy, które sobie teraz wydobędziemy. Okej, okay, magiczny kryształ razy 5. Mogę iść tutaj od razu i mogę iść tam. Tu jest ten. Teraz nie wiem, czy idziemy najpierw tam. Czy tam? Dobra, chodźmy najpierw tutaj. Co to za różnica zresztą? Nie sądziłem, że tak blisko będzie. Chciałem po prostu wydobyć to. Ten kryształ. Okej, okay, ale dobra, to porozmawiajmy z nim. Tu jeszcze widzę. Jest ten. Parę rzeczy. I've never seen you here before. Did the green fires drive you here? No, niespecjalnie. No. Sails and planks under my feet drove me here. I see. A fair weather sailor. You picked a bad time to turn up here. The Iron Bay is nothing but a grave now.
and death doesn't spare new arrivals. I can't even manage to pay my last respects to all our fallen men, damn it. What can you tell me about the green fires? Rozmawiajmy teraz z nim. What was it that was written in the old scriptures? The green fires have always flared up if a black shadow threatened to devour humanity. And what does that mean? I've got no idea. That was just the way it was written in the books. Our forefathers followed their call, and it's about time we do the same. Do you need help? I need to retrieve their personal belongings. You want to loot their dead bodies? Yes, damn it. The right of the demon hunters demands it. These items will serve as a constant reminder of our sacrifice. What's wrong? When your friends and companions fall in battle next to you, you don't feel like celebrating. Which battle are you talking about? The leader of our order commanded us to cleanse the area of shadows. As it turned out, the whole campaign was a sheer suicide squad. But we still managed to close the crystal portal. The crystal portal is closed. That's good news. Is it? The leader of the demon brood escaped, and five of my comrades are now lying in the dirt. No, we have failed. We have brought shame upon our ancestors. Suicide Squad doesn't sound too confident. It's a cruel and merciless war, but we will win. The plans of our druid Eldric may require sacrifices, but they're worth it. Where can I find your companions? Head north until you come to a collapsed skull cave. You'll find them there. Just follow the stench. Okay. I'll get your companions' belongings. Good. And no matter what tries to stop you, show no mercy. Aha, to z nim nie pójdziemy. I'll dig their graves. We can't just let them rot. Let's trade. A kolczyk ścielnia to nie. Masz jakieś takie. Generalnie rzeczy, które mnie nie jarają. Jak ja go nie trafiłem? A. Możemy sobie trochę pozwiedzać. Czy musimy tu pochodzić? Pozbierać te ciała. Znaczy ciała. Jakie ciała. A rzeczy osobiste. Aha, bo tu wychodzę tędy. Dobra. To nie jeszcze. To dobra, to przynajmniej wiem, gdzie jestem. Zdaję sobie z tego sprawę. Zajmijmy się tym. Okej. Proszę bardzo. We should be careful. Death rules here. I'm going to make a hat out of your skin. Okej, widzę tam już pierwsze trupy. Dobra, ty jesteś szczurem. Czy jakoś tak średnio mnie interesują. Mam być szczery. Okej. O nie! To jest ten kurde. On jest generalnie gnojem. On pluje ogniem. Oho.
Vega się pokazał jeszcze. Okej, okay, ale przynajmniej tyle, że pozabijani. Groza północy. No chodź tu. Okej. Kolczyk Łotra. Już wszystkie? Myślałem, że więcej tego jest. Że jest to trudniejsza misja. Oj, chyba jest. Pożeracz dusz. Muszę się nauczyć z nim walczyć. Bo chciałem po tej wyspie popłynąć na wyspę z DLC. Wyspę mgieł bodajże. Ponieważ tam zdobędziemy ten legendarny przedmiot, który pozwoli nam na aha, on używa czarów. No. Tam zdobędziemy przedmiot, który zwiększa nam zdobywane punkty chwały, więc... Jak dla mnie worth it. Jak dla mnie. Ale no. Okej. Okay. Nie wiem, po co ten dzban wziąłem. Strażnik cienia. Bo w ogóle to nie rusza. To jest bydlak. Jak mogę spudłować? Było załadowane do pełna. Serio? Co wy odpierdzielacie? Zdychaj. Dobra. Okej. Tam nie musimy iść. W sumie tu mamy tylko te. Niby, ale... Okej, okay. Easy. W ogóle wyjdziemy... Dobra, to do Endorze na razie. Może... Może sam się tam kiedyś później przejdę, kiedyś później, tak? Ale z wami to tak wiecie. Nie chcę przedłużać odcinków przez moje kspienie. A ono potrafi trochę zająć. To wcale nie zmyślam. Pełno trupów. Here. This is all we could salvage from your companions. Thank you. Then let's lay the remains to rest. You fought well, brothers, and you won't be forgotten. Rest in peace. What can we humans do against so much death and destruction?
pull yourself together. You're still alive. It's easy for you to talk. Those are not your friends who are buried there. No, but if they were, I'd know who to settle a score with. You know what? You're right. I will avenge my friends. Finally, we understand each other. Excellent. I'll return to the Citadel now. Farewell. Papa. Okej, to teraz idziemy na tą farmę. Czy tutaj w lewo? Tu powinien być też jeden z tych łowców demonów. Ale najpierw zrobimy sobie te dzięcioły. Shot. Okej. Okay. O, mogę już zwiększyć na broń dystansową. Ale na razie mi się nie opłaca. Ze względu na to, że i tak mam mało tych punktów, a potrzebuję 60 do 60 dojść, żeby muszkiety na drugi sobie wylewelować. Okej, okay, on stoi tam, ale to sobie przeszukajmy najpierw to. To robię dla mięsa, tylko indyczki. Poza tym właściciele są już martwi. Także... Widelec. If your place looks like this, you must have invited the wrong sort of guests. Mięso, tani bimber. Nóż. A jeszcze jakiś tam zepsuty wytrych zebrałem. Otwieranie zamków plus 10. Zapomniałem, że on tu w ogóle jest. Nie pamiętałem o tym w ogóle. Zamknięte. Whoever is responsible for this is going to pay. What happened here? Death came for them. Bastard. Those damned shadows. Attacking innocent farmers. Oh, Atom. Tell me more about the attack. There isn't much more to tell. Judging from the tracks, a fairly large beast was on the rampage here. Must have surprised them in their sleep, the cowardly swine. They had no chance. What do you know about the farm here? Farmer Wolfson used to live here with his family, but there's nothing left of them now. Only the maid, Iona, managed to escape. I haven't had a chance to check on her yet. I had to bury the corpses first. Any idea where Iona might have fled to? I discovered some tracks leading north. There's also an old stone circle in the area. O, tam pójdziemy. They may have sought a hiding place there, but that's just a guess. She's probably dead. I'm gonna go look for Iona. Fine, but watch your back. I really don't want to have to dig another grave. Rolnik przyjazny naturze. Wiecie, tędy się przejdziemy. Tu będzie jaskinia, którą możemy przejść. Kurde. Wola, berwał. Przeleciał się kawałek, dobra. Tu wybiliśmy tych. Nie będę przyznać, że marnował tego. A jak to się nazywa? Amunicji. Look, a stone circle. This is most probably where they sacrificed virgins in the past.
So you'd better watch your back. Dobra, chodź tu do mnie. Chcę po prostu odciągnąć go od tych dzięciołów, ale widzę, że chyba nic z tego. No i tutaj możemy się pizgać. Bo nie chcę się pizgać jednocześnie z golemem i z tymi gęsiami. Ale nic nie widzę. Bo ci mają pieprzoną ochronę. Jeszcze spróbowałem. Okej. Okay. Ruda żelaza. Kostów. Okej, tu jest jeszcze dwóch. Okej, nie było to trudne. W końcu to tylko dzięcioły. No, tędy jakoś tak przyszliśmy. Nie wiem, czego w sumie oczekiwałem, że będzie otwarte. Patryk. Złota koniczyna. Nie wiem, po co to zbieram i tak tego ani nie sprzedaję, ani nie używam. Rozwijam jedynie. Okej. Okay. Nic do siebie nie mam, panie pancerniku, dlatego jeszcze żyjesz. No ale... Okej, tu powinna być ta laska, jest. Stay away from me. I'm warning you. Don't worry. I'm not gonna hurt you. You're not one of those... things? No. Nie. So you don't want to kill me? No. Oh, thank goodness for that. Can you get me out of here? What happened to you? Last night our farm was attacked by a giant beast. It stank to high heaven and made terrible noises. If I didn't know better, I'd think you were talking about Captain Steelbeard. What? No. Anyway, I was able to escape when the thing grabbed poor Simeon. And since then, no niestety. Scared to leave. I'll take you somewhere safe. Oh, thank you. Do you think we can make it to the tavern? Don't worry. Just make sure you keep those legs moving. You womanizer. Womanizer. Była taka piosenka kiedyś, nie? Ale nie pamiętam od kogo. Ale wiem, że była coś Womanizer. Britney Spears? Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam. Musimy się dostać z nią do... Simeon and I spent many happy hours together here. And now he's dead. And I'll never... Oh, Simeon! Don't worry. There are plenty of fish in the sea. You don't understand. It's just this place, the memories. It's everything. And now I'll only remember the bad things. Let's go. No, trudno się mówi. Czy trudno się mówi? To nie brzmi najlepiej, ale... Co ja mam innego i powiedzieć? A gdzie ten gość teraz jest? Bo tutaj będzie stał, prawda? Gdzie on jest?
Nikogo nie ma. To tym bardziej. Tu jest. I found the owner. Good. Take her to the tavern. I'll stay here and cover your back. And make sure that nobody follows your tracks. Report to me when you're safe. Okay, okay. Spoko. Wybaczcie. Ale dalej nie jestem zbyt zdrowy. To już w sumie norma. Kwestia przyzwyczajenia. Okej, okay, coś tu mamy. Jeszcze jakieś potworka, nie? W sumie dobrze. Nie, potworków to ona jest bezpieczna, chociaż przynajmniej expy by były. A mam 9000, no. Jestem pod wrażeniem, tak szczerze powiedziawszy. Pod wrażeniem. Dobra, tawerna, gdzie jest tawerna? Zaraz. Tawerna tu będzie gdzieś. No idziecie. Chodźcie, chodźcie. Dzieciątka. Tawerna będzie tutaj. Da się tędy wejść? Niespecjalnie. Jak mogę tam przejść? A mogę po prostu zrobić tak? I'd never have made it here without you. Nonsense. But you need some rest first. Thank you, stranger. Please inform the demon hunter Fenn that I'm all right now. He's always been a true friend of our farm. I don't want him to worry. Okay. Raport dla Fena. Tędy będzie szybciej, czy tamtędy? Tędy będzie szybciej. Co to za różnica? Byle tam dobiec. Byle tam dobiec i mieć z tym zadaniem spokój, tak? To będą wszystkie zadania dla łowców demonów po tej stronie. Skąd on się tu wziął? Ale odleciał. No nieźle. Że tak powiem. Myślałem, że zabiłem wszystko, co się rusza. Widocznie nie. Ja dobrze idę? Tu mam podejść. Do góry. Patrzcie znowu. Skąd one się biorą? Tak szybko się wykluwają i dorastają? Ja sądziłem, że to po tym. Po każdym rozdziale się respią nowe stworki. Widzicie? Niby mam tylko 25% szans na kryta, ale dosyć często chodzi. Nie, żebym narzekał na to, oczywiście, że nie. Dla mnie to i lepiej. Że tak się dzieje. Gdzie jesteś, Fen? Pijesz wodę. Ty masz pić? Hej, śmieszne. Nie. You don't need to worry about Iona. She's safe. Good. I don't have much to give you for your service. But please, take this. I found it at the farm, and its previous owners don't need it any longer. There's nothing left for me to do here. I'll return to the Citadel and meditate. Okej. No i fajnie. Wiecie co, ja się przeniosę tak. Bo tu już byliśmy, wszędzie byliśmy. Ja się przeniosę tutaj. I widzimy się w następnym odcinku. Także jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie co zapytać, coś dopowiedzieć mi, poprawić, piszcie komentarze. Jeżeli kanał wam się spodobał i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie. Więc cześć i do usłyszenia.